Moc atrakcji czekała na dzieci i dorosłych podczas pikniku siatkarskiego KPS Grupy Azoty Chemika Police, który odbył się 8 września w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Przede wszystkim jest to impreza taka integracyjna. Chcieliśmy coś zrobić dla naszych mieszkańców, dla naszych kibiców, zintegrować się z nimi. Chcielibyśmy zaszczepić również w dzieciach trochę sportu. Piknik okazał się dobrą okazją, by zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do sportu. W strefie przedszkoliady pod okiem doświadczonych instruktorów najmłodsi kibice poznali między innymi podstawy gry w mini siatkówkę i koszykówkę. Na strefie dmuchańców dzieci próbowały zmierzyć się z próbą pokonania grawitacji i tarcia. Tor przeszkód także znalazł swoich amatorów i trzeba przyznać, że nie przysporzył najmłodszym większych trudności. Zainteresowaniem cieszyła się również loteria fantowa, podczas której można było wygrać rozmaite vouchery, nagrody rzeczowe, a nawet weekendowe wypożyczenie auta marki Abarth. Piknik był także okazją, by poznać nowe zawodniczki, które w sezonie 2019-2020 zasiliły szeregi Grupy Azoty Chemika Police. Ze starego składu zostało 6 dziewczyn. Liga siatkówki rozpocznie się 12 października. Chemiczki podejmą na własnym boisku zawodniczki z Piły. Kibice, którzy zawsze wspierają swoją drużynę podczas rozgrywek, mieli okazję, by dodać im otuchy przed pierwszym meczem, poprosić o autograf czy pamiątkowe zdjęcie. Podczas imprezy obecny był m.in. poseł na Sejm RP Rafał Mucha. Widoczni byli także wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście Kazimierz Drzazga i radna Sejmiku Wojewódzkiego Małgorzata Jacyna-Wit. O godzinie 15 sztab szkoleniowy rozegrał mecz z klubem Kibica, który pomógł w przygotowaniu imprezy. Jak to podczas pikniku, zabawy i jedzenia nie mogło zabraknąć. Dla chętnych przygotowano grilla. Ponadto ze swoimi stanowiskami wystawili się specjaliści z warsztatami dogoterapii i ze strefy piękności. Odbyły się warsztaty małego chemika i tematyczne, zrealizowane m.in. ze strażakami i policją. Ratownicy chemiczni to pracownicy różnych wydziałów. Są oni odpowiednio przeszkoleni, sprawni fizycznie i wiedzą, jak reagować w przypadkach zagrożeń. Stanowią wsparcie dla Zakładowej Straży Pożarnej. Są to zwykli, w cudzysłowie, zwykli pracownicy zakładów, którzy pracują na instalacjach i w razie zagrożenia przystępują do działania neutralizacji zagrożenia na terenie zakładów, po czym my jak najszybciej docieramy na bezpośrednie miejsce akcji. My jesteśmy troszeczkę dalej od miejsca zdarzenia. Oni pracując na instalacji są zawsze jakby najbliżej i znają instalacje dużo lepiej jak my, ze względu na to, że pracują na tych instalacjach od lat. Więc o tyle dobrze, że ich mamy przy sobie cały czas. Takich pracowników w polickiej spółce jest ponad 200. Zbigniew Francik ratownictwem chemicznym zajmuje się już bardzo długo. Na co dzień pracuje jako aparatowy na Wydziale Kwasu Siarkowego. Decyzję o zostaniu ratownikiem podjął po przeszkoleniu, które udało mu się ukończyć pozytywnie. Na Wydziale są organizowane tak zwane szkolenia. I kto się nadaje, to się nadaje. Kto nie, no to po prostu to odpada, nie? Bo są, wiadomo, różne testy, kursy, psychologiczne testy. A na czym polegają te ćwiczenia? Na naszej tej sprawności po prostu, żebyśmy wiedzieli, co w danej sytuacji robić. By zachować dobrą formę i sprawność, pan Zbigniew, podobnie jak jego koledzy ratownicy, cyklicznie bierze udział w ćwiczeniach organizowanych przez Zakładową Straż Pożarną. Wiedza o tym, jak reagować, to jedno, natomiast faktyczna praca w gazoszczelnych kombinezonach chemicznych wymaga przygotowania. Jak widać, koledzy z tyłu pracują w aparatach gazoszczelnych. W takich aparatach komunikacja werbalna jest bardzo ciężka, więc porozumiewamy się na zasadzie gestów, mimiki, bardziej rękami przy instalacjach, przy zdarzeniach i częsta współpraca po prostu uczy nas razem komunikacji, że nie musimy rozmawiać między sobą. Praktycznie każdy wie, co ma robić i to jest wtedy najlepsze zdarzenie, bo najszybciej usuwa się wszelkie zagrożenia. Ratownicy spotykają się na ćwiczeniach i na bieżąco poszerzają wiedzę z zakresu ratownictwa chemicznego. Podobnie jak strażacy nie mogą poddać się rutynie. Podczas zagrożenia muszą być dobrze przygotowani i zachować zimną krew.
Paulina Cierebiej pracę w Polickiej Spółce zaczęła od stażu w ramach programu Zielona Kuźnia. Dziś jest asystentką dyspozytora na pełnym etacie i pierwszą kobietą w historii spółki, która piastuje to stanowisko. Cieszę się, że tu trafiłam, dlatego że to tu poznałam specyfikę i funkcjonowanie instalacji produkcyjnych, zależności między wydziałami. Mam świetny zespół i bardzo dobrze mi się tutaj pracuje. Dział głównego dyspozytora kilkukrotnie przedłużał pani Paulinie termin zakończenia stażu, ponieważ pracowała sumiennie. W lutym 2016 roku otrzymała umowę na zastępstwo. Przy odejściu jednego z asystentów na emeryturę została zatrudniona na stałe. Asystent dyspozytora to jest dosyć istotne stanowisko w zakładach chemicznych Police, ponieważ asystent pomaga w pracy dyspozytorowi zakładu, który kieruje całokształtem działalności naszej spółki we wszystkich aspektach i produkcyjnych, i BHP, i ochrony środowiska. Asystent rejestruje i analizuje parametry technologiczne, parametry produkcyjne, parametry gotowych produktów. Rejestruje i dekretuje, przede wszystkim prawidłowo dekretuje postoje, jakie mamy na instalacjach produkcyjnych i pomocniczych. Wykonuje różnego rodzaju raporty zmianowe, raporty dobowe, comiesięczne bilanse przyrównujące do planów produkcyjnych, jakie mieliśmy. A do tego pełni dyżur na kanale ratowniczym. Jak widać, asystent dyspozytora ma ręce pełne roboty i krótko mówiąc nie może się nudzić. Dlatego pani Paulina o swojej pracy mówi tak. Bardzo mi się podoba. Jest to, codziennie są nowe wyzwania, z którym trzeba stawić czoła. I myślę, że to jest bardzo praca interesująca. Stresująca, ale interesująca. Program Zielona Kuźnia daje młodym ludziom możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w Polickiej Spółce. Pierwsza jego edycja rozpoczęła się w 2013 roku. Pani Paulina skorzystała z programu po ukończeniu kierunku logistyka i zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym. Grupa Azoty Police od wielu lat wspiera lokalne przedsięwzięcia z obszaru sportu, kultury, edukacji, nauki, ekologii czy akcji społecznych. 17 września minął termin składania ofert sponsoringowych na rok 2020. Zainteresowanie naborem było bardzo duże, wpłynęło ponad 100 wniosków o dofinansowanie. Złożone wnioski obejmują m.in. przedsięwzięcia dotyczące sportu, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego, działalności kulturalnej, inicjatyw proekologicznych realizowanych w regionie, czy akcji społecznych. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Spółka szczególną wagę przywiązuje do działań lokalnych, z których mogą skorzystać pracownicy Grupy Azoty Police i ich rodziny. Niemniej koncern wspiera także inicjatywy o szerszym zasięgu. Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej stanowi jeden z elementów realizowanej strategii Grupy Azoty. Nasza spółka od wielu lat współpracuje z lokalnymi klubami, stowarzyszeniami, fundacjami, wspiera także osoby prywatne i współorganizuje lokalne wydarzenia. Działania te realizowane są zgodnie z polityką społeczno-sponsoringową i obejmują zarówno umowy promocyjno-reklamowe, jak i darowizny. Na przestrzeni lat wiele klubów sportowych, stowarzyszeń i instytucji skorzystało z gestu spółki. Dzięki wsparciu udaje się m.in. organizować cykliczne wydarzenia sportowe, które odbywają się w Policach, ale mają charakter ogólnopolski. Takimi imprezami są na przykład Dziki Weekend, który ściąga uczestników z całego kraju, czy Bieg Korczaka. Z tej formy korzystają także kluby sportowe jak KP Chemik czy KPS Grupa Azoty Chemik Police i sportowcy zawodowi jak Marcin Lewandowski. Od 2 lat, kiedy współpracuję z Azotami i z Grupą Azoty Police, forma jest naprawdę niesamowita i choć niektórzy skreślali mnie już, bo mam ponad 30 lat, to już skreślali mnie z listy, ja tymczasem osiągam najlepsze rezultaty życiowe i znamy w tym momencie cały świat lekkoatletyczny. O tym, kto przekonał Grupę Azoty Police do wspierania swojej działalności w roku 2020, wnioskodawcy dowiedzą się pod koniec października.